Witam tutaj, to jest kolejny odcinek z The Binding. To przez to, że przed chwilą widziałem The Binding. Kurde, dzięki. Max. Dobra. Witam tutaj, to jest kolejny odcinek z Sky Factory 2, tak? Tak, dokładnie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam kilka rzeczy. Co się w ogóle tutaj zmieniło, co się tutaj stanęło się. Zrobiłem slice and splice. Slice and splice, tak. Zrobiłem matter receiver. Jest prosty do zrobienia. Nie mam pojęcia, jak on działa jeszcze. Auto feeder. Tutaj zrobiłem takie dzuź. Trochę przemeblowania. Chyba, że to już było wcześniej. Tutaj jest pamięciowy room. Tutaj nie ma nic prawie, że. A tutaj są maszyny. Bardzo mały pokoik. Sufit jest taki. Tutaj jest to, jak widać, trochę craftingu. Tutaj jest takie fajne coś. Mi się podoba. Zrobiłem lepszy jetpack. Poza tym mam matok zrobiony. Fajerwerki cicho. Poza tym jeszcze chyba tego nie było. Poza tym tutaj są tanki z tym, tutaj jest essence, tutaj jest to rzeczy te, nie? Tutaj są te rzeczy. Tutaj jest wypakowywanie lootbagów. Jak widać zresztą. Przynajmniej powinno być widać. Jak nie widać, to szkoda. O, bardzo dobrze, aż 4 enderperły. Pakungery i co good. Czalalalalala. To wszystko do systemu pójdzie. Jakby co? Nie szkoda mi pamięci. Szczerze powiedziawszy. To też pójdzie do systemu. Później. Nie dużo później, ale pójdzie. Trzeba tylko doprowadzić kabel. I rurę i takie tam. Rurłę. M-Drive by się przydał. Interface, nie Drive. Ja mylę nazwy. Ja mylę M-Drive i M-Interface. To jest Drive, a to jest Interface. Kurde mol. Dobra. Smart Cable. Pewnie nie starczy. Oczywiście, że nie. Dobra. Teraz tak. Chciałbym połączyć to z systemem. Applied. Energy Sticks. Więc to będzie lecieć tu. Tędy. I do tego. Co tu jest? A, tu jest Tinker. No dobra. Niechaj będzie. A tu jest ten kabel od tego. Ja nie mam wręcza przy sobie. Niestety nie, szkoda. A tak w ogóle to cześć. Crescent Hammer. Crescent Hammer. Boom. Kalakalakalakalakalakalakabuja. Nie. A, przy okazji przed chwilą oglądałem taki bardzo fajny, ale zarazem... Wow, wow, wow. Co jest, kurde? Halo, co to miało być? Co to było? Halo. Poważnie się pytam, co to było? A tu co jest? Aha, to by miał być kabelek. Ale kabelka nie ma. Nie ma. Dobra, więc to będzie musiał skręcić. Ale tu, czy trochę dalej? Trochę dalej. Tu może skręcić.
To jest tutaj. Więc to jest tu, więc to jest tu, więc to jest tu, więc to jest tu. Więc to może skręcić tutaj. Czyli dwie kratki wcześniej. Bum, bum. Dobra. Tu jest to, więc to idzie tędy. Czyli, że interfejs będzie gdzieś tutaj, mniej więcej z tego co widzę, to będzie chyba tu. Jakoś tak, nie? No. Jakoś tu będzie. To będę mógł jeszcze to podłączyć tutaj. Chciałbym zużyć jak najmniej kanałów, nie? A żeby były oba te podłączone. Transfer pipy. To też mogę w sumie użyć, chociaż nie wiem, gdzie użyję. Nie jestem pewny, ale mogę użyć. Doli by się przydało, ale... Już sobie oszczędzę tego dolowania. Doliowania sobie oszczędzę już. Zdecydowanie będę miał za mało transfer pipe'ów. 26 to trochę mało. Trzeba pod spodem przeprowadzić. Chociaż nie trzeba tego brać z powrotem do góry. Starczy czy nie starczy? Starczy czy nie starczy? Na styk! Na styk! Fantastycznie. Skoro jest na styk, to jest bardzo dobrze, bo... Bo tak. No. Więc mamy czas na nagranie jeden odcinek. Więc bardzo fajnie w sumie, że mam chociaż czas jakikolwiek. Ostatnio mi czasu brakuje. Właśnie na nagrywanie. Król Drebler. Dobra, pełny ekwipunek, kurde. Trzeba opróżnić sobie ekwipunek, kurde. Król Drebler. Król Drebler. Nie mam pojęcia, jak to się robi szybko. Może się tak przesuwa myszkę i to się bierze do systemu całego. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Nie umiem takich skrótów używać. W ogóle rzadko używam skrótów klawiszowych. Poćwiczę to za chwilę. Chyba ogarnąłem, jak to się robi. Tak, już wiem! Ura! Trzeba wziąć sobie dużo tego. Ha! Umiem już! Dobra! Nauczyłem się na odcinku. Jestem z siebie dumny. A, i tu dałem pyroteum jakby co? Jest szybciej. I mamy już tyle quintuple cobblestone'a. To są ogromne ilości. I możemy sobie zrobić chyba portal do Deep Dark. Deep. Quadrapool i quintuple. A mamy dużo quintupli. Ojej, ja potrzebowałem tylko jeden quintuple? A ja mam 6 quintupli. To po kiego mi tyle? Pytam poważnie, po kiego mi tyle? Cztery potrzebuję kwadry i jeden quint. I cztery unstable ingoty. Skoro tak, no to dobra. Crafting table. Boom. Give me one.
Dzisiaj pójdziemy do Deep Dark. Dobra, nie pójdziemy dzisiaj do Deep Dark chyba. Znaczy nie jestem pewny. Może pójdziemy, może nie pójdziemy. Nie jestem jeszcze pewny. Ale myślę, że może pójdziemy. No byłoby naprawdę fajnie, bo byśmy w końcu mogli robić wszystkie rzeczy, jakie chcę. Bo byśmy mieli surowce nieskończone. To byłoby naprawdę fajne. Dosłownie, byłoby to fajne. To trzeba do systemu i to trzeba do systemu. Te dwie, że tak powiem, rzeczy. Bo dwie sen nie są. Bo to nie są dwie rzeczy przecież. Dobra, i tak. Nie mam pojęcia, jak działa to. Na razie zrobiłem tylko materii Cyber ZRF Tools. I jest on naładowany. Can deal to this receiver. Ok, publiczny. Render Blue X Add. Aha, tak to działa. Oho, nie wiedziałem. Dobra, Sigil. Iron. I diamont. A diamentów wcale nie mam mało. Ale dużo też nie. Dobra, i to było na górze czy na dole? Na górze. Okej. Bum. Wybuchnę, 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 wybuchnę. Wybuchnę, 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 wybuchnę. Udało się. Ha. Udało się. Udało się! Zrobiłem portal do Deep Dark. Haha. Ciekawe, ile taki portal MC będzie miał. Naprawdę mnie to ciekawiłoby. Jeden blok miałby dosyć dużo MC takiego portalu. Chyba, że w ogóle by nie miał MC. Mówię teraz o ekwiwalent exchange, jakby ktoś nie wiedział. Dobra. 12, 2. I co jeszcze zrobiłem? Charger, trzeba naładować sobie jetpack. Dobra, niech się ładuje. Ender. A, 4 sztuki mamy, bardzo dobrze. Ender perły. Bo muszę zrobić to. Dobra, już nie będę musiał czekać, aż mi się zrobią Ender perły. Bo Ender perły będą miały nieskończoną ilość. Dirt. Ten zwykły dirt. Weźmy sobie pewno tylko jedna. I watering can. Ten dobry. Tak. Ten pakungeri so good. Czalalalalala. Okej. Okay. To myślę, że wszystko porozdzielam. Ała. Myślę, że to przerobię całkowicie. Albo w ogóle gdzieś indziej tam. Wodę jeszcze potrzebuję. Bucket. Nie bus. Bucket. Dobra, tu na dachu mogę zrobić farmy. Tylko potrzebuję bloku jakiegoś. Jakiegoś bloku, mógłby to być ghostwood, ale ghostwood nie lubię, podzol. A niech będzie oakwood. Czemu nie oakwood, jest fajny, ładny. Lubię oakwood. Tu na dachu, czy gdzie na dachu, tu może na dachu. Nie jestem pewny, jaka to melodia. Jakie to jest duże, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 11 to ma, tak? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4. A po co to liczę teraz? Dobra, i tutaj będą farmy.
rzeczy, których najbardziej potrzebuję lub których po prostu chcę farnie wyfarmić szybko. Tu na środku woda. I heja. Matok jest bardzo fajnym narzędziem, nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Water. Asy stąd pobiorę. Bum, bum, bum. Bum. Okej, resztę też załatamy dytem, bo... A ten kabel ME możemy dać w ogóle... zamiast tego, nie? Możemy to zrobić w tym. I muszę zrobić chyba pauzę, bo ktoś idzie. Tak mi się wydaje, chyba tata będzie szedł. Dirt. Jak ktoś idzie, to po prostu w takim razie... No cóż, nie będę teraz nagrywał, ale to se zrobię. Wyfarmię trochę Ender Pearl. Dobra, zresztą nieważne. Tak, że się jak będziecie mieli za chwilę dalszą część. Więc papa. Halo of Flies, tutaj Iwiś. Nie, to nie jest Isaac. Żadny Halo of Flies. Czekaj. Pitbull może być. Kurde. Dobra, co zrobiłem w tym czasie, bo rzeczywiście... Zrobiłem tutaj Enderman kropy, tutaj posadziłem obsydian, bo potrzebuję. Tutaj zrobiłem takie tłuś. Myślę, że fajnie to wygląda, takie wejścia. I tutaj mamy portale. Tutaj jest portal do Deep Dark, który zrobiłem. Tutaj będzie Nether portal i takie tam bla 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 bla. Myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Wygląda całkiem sponio, moim zdaniem. Z tego się pozbyłem oczywiście. Chyba to widzieliście. Nie pamiętam. Tak. Powinniście widzieć. I coś jeszcze specjalnego takiego? Nie wiem. Wątpię. Sojuner staw bym sobie zrobił. Soj! Ale do tego potrzebuję... Infernal Tier, cokolwiek to jest. Jezu, nie, to jest za dużo roboty. Nieważne, dobra, idziemy do Deep Dark. Szkoda, że nie mam ani Query, ani Digital Minera. Przydałyby się. Ale mam Ender Query z Exutilities, który się bardzo ciężko robi. Trudno, nawet nie wiem jak w ogóle działa Ender Query. Potrzebuję dużo pochodni. Trochę mało pochodni. Co, Al? Stick. Więcej patyków potrzebuję. Ze 100. Aha. Czy ja właśnie nie zaznaczyłem, żeby nic nie zrobiło? Dawaj. Dobra, myślę, że tyle powinno mi starczyć w zupełności. O Jezu. Może się nie hasować? I możemy się udać do Deep Dark. Tylko ja nie wiem, czy się wrócę z Deep Dark do normalnego świata. Bum. A, to się klika na to. Zapomniałem. Ja nie pamiętam już, jak się używało tego portalu, szczerze powiedziawszy. Nie używałem go już... Bardzo, bardzo długo. Ostatnio w Deep Dark byłem chyba z pół roku temu. Bardzo dawno byłem ostatnio w Deep Dark. Bardzo, 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 bardzo dawno. A najnowszy Minecraft to chyba jest 1.11 teraz, tak? Dokładnie tak. I jesteśmy tutaj w tym świecie Deep Darkowym. To jest niepotrzebne. To nie mój telefon. Ale pójdę zobaczyć.
Dobra, sprawdziłem. To jest mały telefon. Koleżanka do niej dzwoni. Chyba. Nie znam się. Dobra, jesteśmy w Deep Dark. Ogólnie to... ciekawe miejsce. Teraz będą ciągle dzwonić. Dobra, tu jest portal. Fajnie wygląda w ogóle. Jak nie jest postawiony. Nie wiem, jaki to jest poziom w ogóle. 151. Nie wiem, może na dół się kopmy? Trochę się boję kopać pod siebie. Stawiam te pochodnie, bo tu jest raz, że ciemno strasznie. A dwa... daleko jeszcze do podłoża? No, trochę daleko. Dobrze, że mam jetpack lepszy. A dwa, robię ten słup tutaj, żeby odnaleźć się później. A trzy... sami zaraz zobaczycie. Tu jest bardzo ciemno. Dziwne, że mnie ciemność nie bije, bo normalnie w tym świecie jest tak, że ciemność bije gracza. Ciemność jest zła w tym świecie. Ale naprawdę, ten Sojourner Staff się przyda bardzo. I na pewno sobie go kiedyś zrobię. W ogóle nic nie widać. Zacznijmy od tego. Przydałby się Night Vision Potion. Ale nie posiadam danego przedmiotu. Chociaż może posiadam, nie mam pewności. Dobra. Okej, tu jest portal. Wróćmy się do Overworld. Może mam potrzebę na Night Vision, a co? I przy okazji zadanie sobie mogę odznaczyć, że mam zrobione. No to teraz będziemy mieli nieskończone ilości surowców, bo mamy Deep Dark! Osiągnięty. Gurdermler. Gruldrymler. Mamy bardzo duże ilości kobla w Deep Dark. Chociaż w sumie to jest niepotrzebne mi absolutnie, bo... o, mam generator, nie? Na ciekawe jakich obrotach. Naprawdę ciekawi mnie, jakie ten generator ma obroty duże. Naprawdę mnie to ciekawi. Zrobimy pewien test. Weźmiemy sobie skrzynię. Taką diamentową... taką... złotą. I doli jeszcze się przyda. Nie dok. Doli! Przy okazji zobaczyć, czy mam potion w Night Vision. Potion! Tak, mam Night Vision. I mam jeszcze drugi Night Vision. Dobra. To bardzo fajnie. Bardzo dobrze. W takim razie będziemy mogli sobie pójść pozwiedzać Deep Dark. Jestem ciekaw, jakie ten generator ma obroty. Więc jak to zrobić? Tu odczepiamy kabel. I wczepiamy to. I zobaczmy, jak to szybko się napełni. No, nie za szybko, powiem szczerze. Jest to dosyć wolny generator.
Znaczy dosyć wolny, po prostu nie jest on taki, jaki się spodziewałem, że będzie. A szkoda. Doli, 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 doli. Ważne, że działa z jakąś prędkością konkretną. I trzeba będzie naprawić sobie pikaks. Ile tu mamy? Za mało niestety. Będzie trzeba wydoić krowę. Dobra, bucket. Trzeba będzie naprawić sobie ten gotokilof. Można go naprawić tylko maniulinem. A maniulin możemy pozyskać od tej krowy, która tutaj jest. Boom. A potrzebujemy sztabki manulinu. Ła, kurde. Już się nie palę, dobra. Boom. Już mamy więcej manulinu. Okej. Okay. I sztabka. Dziękuję, do widzenia. Sztabka nawet nie zabiera całego bakieta, więc starczyłoby mi. Ale nie wiedziałem o tym. I teraz wkładamy chyba do craftingu i powinno być naprawione. Tak jest. Więc idziemy do Deep Dark. Tylko nie potrzebuję tego wiadra. Bo poza mi. Dobra, i mam wszystko co trzeba? Może pochodni więcej? Nie. Przydałby się ten porter jeszcze. I porter. Ten tu. Charged Porter. Boom. Bardzo fajny item. Dobra. Boom. Musi się naładować najpierw. This RF charged item allows you to teleport to a previously set matter receiver. Snake, right click on a receiver to set the destination, right click to perform the teleport. Aha. Czyli, że jak to działa? No target set. Dobra, to wiem jak to działa mniej więcej. Snake, right click, ok. Boom. Teraz co? Wow. Dobra, spróbujmy może... Czadowe. Tylko ja bym sobie to postawił gdzieś indziej. Bum. I tu na środku bym sobie postawił... Nie table. Leadstony. Leadstony są najlepsze na tej paczce, bo zmieniłem konfigi. Nie ma sensu wymieniać rur co chwilę. Znaczy się kabli. Moim zdaniem po prostu. Majorman. Okej. Okay. Matter receiver jest podłączony. Ciekawe czy jest szczerżowane. Niby jest szczerżowane, ale... Tak, jest szczerżowane. Dobra. Więc mamy matter receiver. Nie musimy teraz latać tak. Naładujmy go jeszcze bardziej. Dobra. Okej. Okay. Także mamy łatwy powrót do domu. Jest czadowo. Teraz możemy sobie zwiedzać Deep Dark, Deep Dark, and Space, and Galaxy, and Creatures. Nie mam pojęcia o co mi chodzi. No, więc w tym odcinku zwiedzamy sobie Deep Dark. Chociaż tu chyba nic fajnego nie ma. Za bardzo. Okej, okay, Night Vision, 6 minut. Nie muszę się już martwić, że się zgubię. Ale to miejsce fajnie wygląda. No, fajnie. Jaka to wysokość? 82? Tak wysoko? Deep Dark. Sufit.
Stalagnaty. Stalagmity. Stalaktytów nie ma. Dobra, nie widzę tutaj nic ciekawego, szczerze powiedziawszy. Nie może się martwić, że się zgubię. O, jest coś. Coś, czyli nie mam pojęcia co, bo nigdy nie zwiedzałem Deep Dark. O, ciemność mi bije. Mamy bedrock. Ała. To jest dziwne. Co to jest za struktura? Jest tutaj dużo bedrocku, ale... Ale co to jest w ogóle? What? Dobra, pochątnie chętnie. Wezmę złoto, wezmę. Mostona też wezmę. Wszystko biorę. Co się będę. Dobra, ciemność mnie bije. Fajnie. Mogłem jetpack naładować. Ciemność mnie bije, jak mówiłem. Fakt tu nie jest aż tak potrzebny. Raz na jakiś czas będę zostawiał pochodnie, żeby nie umrzeć, nie? A to dziwny stalagnat, patrzcie. Taki niedorobiony trochę. Tutaj jest bardzo ciemno ogólnie. Ej, tam na Moody na razie widać tak samo. O, tu mamy dziurkę. I tu chyba nie ma bedroka. Nie. Tutaj nie ma bedroka. O Jezu, ała, ała, ała. Tu nie ma bedroka, dlatego trzeba uważać. Jej, nareszcie surowce będą. Hopa. Trzeba uważać bardzo, bo bedroka nie ma. Jej, surowce! Au. Jak mówiłem, ciemność mnie bije. Bija, bija. Oj. Nie wydrop kilofa do Wojda. Tam jest Jelorium. Ała, 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 ciemność mnie bije. Darkness. Darkness is very bad. Thing. Darkness is bad. Więcej Jelorium. Jelorium się przyda później. Tak. Jelorium jest good. Dobra. Fajnie. Mamy surowce. Będziemy mieli... Z czego robić rzeczy. Cudownie. Silver. Woda! W Deep Dark powinno być znacznie więcej surowców. Moim zdaniem. Znaczy surowców. Nietoperzy. Kwarc! Certus kwarc. Bardzo fajnie. Deep Dark. Jest to miejsce bardzo fajne. O Jezu, co ja zrobiłem? Tak można? Lul. Można. Lul. Nie wiedziałem. Miejsca mi nie starczy na kierunku. Dobra. Trzeba wrócić do domu. Tak. Fusz. A więc Deep Dark, jak widzicie, jest bardzo ciemnym miejscem, którym widać gówno. Chyba, że ma się Night Vision Potion, to widać strasznie jasność. Jej, jesteśmy w chałupie i zżarło mi to strasznie dużo prądu, ładuj się. Dobra. Nowe zdobycze. Kamień, Mostone.
Tak, mamy trochę zdobyczy. Bardzo fajnie. Lag. Nie dziwię się nawet. Takie dźwięki ma Sagmil nawet. Kiedyś w ogóle Sagmil nie miał dźwięku, tak samo Pulverizer. I było dobrze. Dziwne dźwięki. Yellowride. I na końcu Iron, którego zdobyłem dosyć sporo. Jak na ten świat, że tak powiem. Boost. Mamy 63 Yellowium Dusty aż. Powder. Dust. To jak się nazywa? Proszek z tych. Tych. Co? Halo. Gdzie jest proszek z modów? Gdzie jest ten proszek, który przed chwilą zmieniłem, co? Halo. Kup te kiepalo. Nie widzę tego proszku. Czy ja ślepy jestem, czy co? To oczywiście biorę. Ale serio nie widzę. O, Obsidian Pickaxe mój kochany. A tu jest. A, Pulverized Gold i takie tam. Dobra, Iron oczywiście biorę. Gold biorę. Reszta może zostać. Spulweryzowana. Bum. Dobra, niech ziębali, kurde. Niedługo zrobimy sobie może reaktor z tego modzika. Tak, Charger Porter biorę. A, latać nie mogę, no tak. Głupiwiś? Travel to the deep dark. Jej! Dobra. Diamond Zid, nie, Redivizio. Dragon Egg, Drain. Okej. Okay. Slamming Station, Crafty Jungle Hotel. Aircraft and use center query. Draconic zbroja. Chaos Dragona będę musiał zabić? O Jezu. Fill jeden chunk completely with triple compressed cobblestone. What? Cały chunk mam zapełnić triple compressed cobblestone? Powaliło ich. Dobra. Boom. No już mogę wrzucić. Dobra. Orium. Mam jeszcze 64 sztuki. To jest ilość duża. Jetpack, proszę. Dzięki. Tak, dobra. To jest duża ilość dosyć, moim zdaniem. Moim zdaniem w sumie po prostu duża ilość. Tak. Dobrze, co teraz robić? Wrócić do Deep Dark mogę. Ewentualnie możemy pójść do Endu. Spróbować zobaczyć ze smogiem. End. Mamy dużo Ender Pearl w miarę. Ender Cake. I mamy bilet powrotny. Jakby się nie udało. Mogę zrobić Ender Chesta? Nie mam przecież tych pereł. Ale już niedługo będę miał. End Cake.
Najpierw muszę ciasto mieć, nie? Dobra, a mogę jeszcze zrobić ciasto? Tak. Dobra, cukier, mąka i takie tam. I puckiet. I... sugar cane. 3 sztuki. Bum. I jeszcze potrzebuję meka. Ale ja nie wiem, czy będę miał meko. Ja w ogóle chyba krów nie mam. A nie, mam krowy. Szkoda, że tylko 2. Trochę mało. Bum. Bum, 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 bum. Aha, dobra. Myślałem, że krowy można co jakiś czas tylko doić. Ale nie! Mogę sobie doić tak samo. To cudownie. A ty? Jak się masz? Już mogę cię wydoić. Bardzo dobrze. Tak, dobra, 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 dobra. Powrótnąłem. Dobra. Zrobiłem tu takie coś, bo farmę trzeba będzie robić. Myślę, że złoto będę farmił. Myślę, że to będzie wymienna rzecz, bo w ogóle cicho bądź. Teraz gadam. Tu dokończyłem to w sumie robić. Fajnie wygląda moim zdaniem. Tu jest do Deep Dark, tu jest Nether portal. Tu dalej będzie więcej portalów. Nie pamiętam, jakie tam są jeszcze portale. Do Endu zrobię port... Aha, Endcake, no tak. Na tym skończyliśmy. Stone. Stone brick. Cobblestone. I zrobiłem lepszy diesel. Tamten mi się skończył. Po prostu. Tak, dobra. Więc tak, czym tutaj się zakończa? Dobra. Najlepiej, żebym tutaj postawił cobblestone i fly. Cicho. A niech będzie to. Ten gunwiak. Tutaj po prostu zamuruję tą końcówkę. Żeby było tak fajnie i w ogóle, i w ogóle. I czajnik zaraz. Tak. Może na końcu szkło dam po prostu. Nie muszę iść po czajnik. Zaraz wracam. Czajnik, kurde. Idź po czajnik, jo. Dobra, już wyłączyłem czajnik, kurde. Sorry za hałasy. Block of Dragonstone. Ciekawe, co to jest Dragonstone. To pewnie to różowe na dole. Tak. Dobra, bierzemy jedną sztukę tego i resztę przemieniamy w to. I tutaj będzie stał Endcake. Boom, na tym. Będzie to fajnie wyglądać. Dobra, i tak. Boom. Dzięki. Dobra, zróbmy ten Endcake. Endcake. Nie endę. Endcake. Bum. Aha, jeszcze muszę zrobić to. W sztuk 6. 2, 3, 4, 5, 6. Akurat starczyło. Fajnie. I to. Dobra, endcake. Jej. Czy tu jest hardcore render expansion, bo to jest ważne. Hard. Nie ma. Dobra. To bardzo dobrze, że nie ma, bo będzie łatwiej pokonać Ender Dragona. Nie będzie to takie trudne. Zróbmy sobie jeszcze bow do walki. Bow. Który tu sobie bow zrobić? Na pewno nie mogę sobie tego zrobić. Nie stać mnie niestety, nie mam drakonium. Ender bow. Nie. Nie stać mnie. O, to jest fajne. Ciekawe, co to jest w ogóle. Witch Hunter Pistol Crossbow. Fajne. Fajne, fajne. O, bow tutaj. Murzga. Dobra, myślę, że zrobimy sobie zwykły bow z shine'u. Boom. I jeszcze potrzebuję arrowów. Arrow. Nie ma arrow. Arrowy mam... jaki to ma attack damage? Nie mam pojęcia. Szkoda, że nie piszę. Dobra, zostawimy rzeczy, których nie potrzebuję. Żeby ich nie stracić. Bum.
że trzeba to ciasto naładować enderperłami bodajże. Arrow. Wystarczy tyle arrowów. Jak już będziemy wędzie, to nie będzie mi brakować enderperu już nigdy. Bilet powrotny mam. No dobra. Pochodni nie potrzebuje, szyrsy nie potrzebuje. Nie potrzebuje matok, nie potrzebuje. Chisel jak najmniej nie potrzebuje tego, nie potrzebuje. Dobra, tyle wystarczy. Zbroja jest bardzo słabiutka moja. No, jest bardzo słaba. Zrobiłbym sobie lepszą. Diamond. Chestplate. Nie mogę chestplate'a zrobić. Trudno, zróbmy sobie lepszą zbroję. To jest zbroja na chwilę. Bo nie będę dłużej potrzebował zbroi. Bum bum bum. Dobra. Diamentowa zbroja. Żadnych pierścieni, żadnego niczego. Mógłbym jeszcze zrobić. Aha, nie mam tego. Przecież. No, nie jest ten łuk zły, jest tego co widzę. Dobra. Także co, chyba idziemy. Tylko naładuje się jetpack. I możemy spróbować zobaczyć z Ender Dragonem. Tak. Całą walkę będziecie mieli w przyspieszeniu. Bez mojego głosu udziału, bo to jest nudne. Aha, jeszcze Ender Pearl. Których pewnie nie będę miał oczywiście. Ender. A jakże? Także będę potrzebował watering can i to wygląda dziwnie. Watering can będę potrzebował pewnie. Esence. Watering can. Tak jest, potrzebuję watering can, kurde. Dobra, więc w sumie to zrobię poza odcinkiem chyba. Nie będę marnował czasu. Waszego i mojego. Znaczy mojego akurat nie, ale waszego. Więc widzimy się za chwilę w sumie. No, to cześć.
Okej, ludzizga. Pokonałem dragona, mamy tutaj dragon herd i drakonium, 11 sztuk, trochę mało. I przy okazji w endzie, nie polecam przy okazji wracać tym charger porterem z endu. Trochę się teren baguje, ale to nie jest aż taki problem. Endcake'a trzeba będzie ulepszyć. Znaczy ulepszyć. Trzeba będzie zrobić coś lepszego później niż endcake, bo endcake jest do dupy. Tak. Mówię to całkowicie szczerze, jak jest na dupy, zrobiłem tutaj strzałkę taką i tutaj zrobiłem taką platformę, dzięki której, kurde mol, będą mi się spawnić endermany. Jej. A ja mogę zrobić, będę mógł zrobić charged rzeczy i w ogóle i inne takie duperelce. O, jest endermany, są nareszcie, kurde. Bum. Rasza zbiera się koło pola. O kurde, czekaj, 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 ja mam mało życia, mam jedno serce. Przyjdę. Czekaj, czekaj, kurde, mol. Jest, umarłem. Ja tam nie dotrę przecież bez tego. Bez jetpacka. Czy ja sobie muszę robić nowy jetpack? Jestem idiotą. Dobra. Naprawdę to było głupie. Mogę sobie pizzol włączyć. Debil po prostu jestem. Debil. To se muszę postawić będzie na pewno. Jetpack. No co, przecież inaczej tam nie dotrę. Muszę sobie zrobić nowy jetpack. Nie. Leather. Belt. Strapy znaczy się. Lead. Dwa razy to. Jet. I jeszcze to. Boom. Boom. Aha. No to fajnie. Thruster. Aha, fajnie, muszę sobie robić trustery. Tak, ręcznie. O Jezu, nie, Steam Dynamo. Steam. Dobrze, że zostawiłem nauczone. Trzy sztuki. Dawaj. O Jezu, dobrze, że mi przedmioty nie znikną przynajmniej. Jetpack. I co jeszcze potrzebuję? Redstone Reception. Boom. Nie to. To. Bum. Serwo. O Jezu, muszę kratować serwo. Jet. Dobrze, że nie brakuje mi surowców. I jeszcze więcej serwo. Serwo. Aha, no tak. Steam Dynamo. Kolejną sztukę. O Jezu. Kapitanie Sparkle, zniebij mnie, kurde. Muszę sobie jetpacka zrobić. A najlepiej spać pójść. Jak ja się cieszę, że mi przedmioty nie znikną. Jezus. Grajzduz. Kurde, żmoluż. Tam był ten teleporter. Chociaż tam nie były drogie rzeczy, aż tak. Oprócz Builderlanda. Nie, na sumie nie było aż tak drogo. Co chciałem teraz? Skoro zrobiłem aż 3T, miałem zrobić co innego. Trastery. Dobra, co tu miało być? Jill chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ja. I jetpack. Dobra. Boom. Mógłbym go od razu lepszyć, ale... Ale po co? Mam już jeden. Może sobie taki zrobię niedługo. Elektrum, Wrócę Traster, Magmatic Dynamo. Rezonant może później zrobię. Nie, no nie będę robił takich rzeczy. Takiego grzyba.
Nie, na pokiego grzybiarza miałbym to robić. Dobra, bum, jest, dobra. Lecimy z węglem. Ile mam jeszcze użyć tego endgame'a? Chyba ostatnie dwa użycia. O Jezu, jaki debil ze mnie. No debil, debil. No. Znalezienie tego grobu będzie... What? What? Co? Nie gadaj mi, że ja jeszcze muszę robić kolejny. Jak teraz umrę, to nie wejdę do endu, nie? What? What? O, oh, exciting. Aha. A, super, ja się nie mogę zespawnić, halo. Dobra, tile screen. Tile screen. Title muszę zmienić na pitfall. Kurde, title screen. Video settings, nie video. Pitfall, dobra. Teraz mogę wejść na świat. Jezus Majra, ale problemy. I muszę robić kolejny jetpack chyba. Nie no, będzie tam, powinien być ten jetpack. Jak nie będzie, to będę miał przerąbane. Dobra, respawnuj się. W końcu. Dobra, zrespawnowałem się. Czemu mam tutaj respawna tego? Nie mam pojęcia. Łóżko mam przecież tutaj, nieistotne ogólnie. Dobra. Idę do endu. Jak nie będzie jetpacka, to sobie polecę creative'em, kurde. Aha, nie wejdę tam. Fajnie. Ladder. Bum. Wiem. Wystarczyłyby trzy. Bum. To był ostatni kawałek. Aha, muszę naładować ciasto. Fajnie. Jest. Najdłuższe zakończenie ever. Jeszcze mi iOffender nie starczy, żeby mi naładować to ciasto, nie? I wtedy to będę miał problem. Znaczy nie będę miał dużego problemu, ale... Nie, no dobra, mogę mieć naładowane ile chcę. To mi użyło. Fajnie, że to ciasto nie znika, to nie muszę robić nowego. Podoba mi się to. Czyli to ciasto będzie w nieskończoność tutaj istnieć, chyba że je zbiję. Ręką moją. No, gdzie jest mój grób z jetpackiem? Nie ma grobu. Ale jetpack jest. Dobra. Widzę mój grób! Mój egzba, z którego zyskałem dużo. Dobra. Nebularne serce. Wymieniamy jetpack od razu na ten lepszy. Bum, bum, bum. Dobra. Muszę kończyć. Zresztą mi tak jest koniec odcinka także. W sumie nie ma problemu. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie. Cześć.